Dobry wieczór Państwu. Tak wygląda dobrobyt w moich akwariach. Komara zjadły, a rozwinitka pływa sobie. Nikt tego nie chce ruszać nawet już. Tak mi się poprzewracało, nie powiem gdzie. Podobnie wygląda i w tym akwarium. Mówię, komara łapią na potęgę, jak tylko puszczam, a rozwinitka będzie walczyć do rana, podejrzewam. Tutaj ja jeszcze chyba filtr powciągam. Ale już wypłynęły też, już żerują. O, właśnie ich trochę przeganiają. Te młode nanaje ze Środy Wielkopolski. A pod belką drugi sobie stoi. Już nie stoją tam w tych liściach moich. Już tam się w pilotosa nie chowają, gdzie wcześniej. Już wypłynęły sobie i tutaj żerują. No, tak jak mówię. Rozwilitki masa i nikt tego nie chce jeść. Komara wciągają normalnie nosami, a rozwilitka zostaje. Jest jeden z tych trzech. Ostatnio też gdzieś są. Tam mówi, tam pod belką stoi drugi, widzę. A trzeciego nie widzę, ale były przed chwilą wszystkie. Także mówię, już trochę oswoiły, żeby się do nich przyzwyczaił. Ale też ja widziałem, zauważyłem, że te gówniarze między sobą się dziobią. Bardziej teraz niż tamte pozostałe ryby je zaczepiają. To światło ściemniło, ale tutaj zauważyłem, że to jest gryfice, znaczy one są troszeczkę starsze, ale już są większe. Tu widzę jeden taki, tak na prosto nas stoi, on jest troszeczkę mniejszy, ale ten już jest taki troszeczkę większy. Dwa chyba te gryfice są takie większe, tam jest drugi, tam schował się w głębi. Prawdopodobnie to dwa samczyki, może byłoby tak być, bo tutaj mam z tych starszych, mam dwie samice i jednego samca. Ze Środy Wielkopolskiej, to by to fajnie zagrało. Tam właśnie jest taki większy, tam jest większy, a tu jest takie mniejsze jedno, to ta samiczka mogłaby wtedy być do tego, o, do tego samczyka tutaj, ze środy tego większego. Także mówię, do zwielitki jest opór, tu nad niej wszędzie ten, nie wiem, czy na to wyłapię, ale to tak szybko nie ginie, że tak powiem, także może zdążą zjeść. Nie dostaną nic innego, dopóki tego nie zjedzą, po prostu może tak. Także polecam te rybki, zarówno z grybicy od tego pana, są naprawdę ładne, no i też ze Środy Wielkopolskie, tego drugiego pana Tomasza też. Mówię, można sobie właśnie zrobić takie, no kupcie od jednego i drugiego, powiedzmy dwie, trzy sztuki i wtedy będziecie mieli Państwo pewność, tak jak ja właśnie to zrobiłem, że ryby nie będą spokrewnione, tak można by mieć pewność na 99%. Bo jeden pan kupował w Niemczech te swoje ryby, drugi jeździ do Gdańska, także mówię, jest duża szansa. Tak właśnie też zrobiłem, żeby, nie wiem, czy będę jakiekolwiek rozmnażał, może po prostu komuś się sprzedam jako bardziej spokrewnione w przyszłości, jak dorosną. Taki mek jest właśnie dobry, bo wtedy nie ma kazirodztwa. Mniejsze jest, że tak powiem, prawdopodobieństwo kazirodztwa. Moja parka też walczy, tutaj jeszcze komarów jeszcze pływa, bo one jeszcze nie wyłapały wszystkich, ale też już rozwilitki jeszcze pływa. Piękny samiec. Żagla ma ponad 30 cm na tą chwilę. Nie mówiąc o długich wąsach, płetwach tych brzusznych. Ona jest trochę mniejsza od niego, ale też jest ładna duża. Depredator ma ikry, ale dzisiaj jakoś segmentowo mało, czyli albo już im zdążyły zjeść, bo tam niewiele tutaj zostało, dlatego ona, ta samica jak kładzie, to 400 przynajmniej. A tam widzę parę zianek, prawdopodobnie już im zdążyły zjeść.
Ale własną też się już kombinował, bo też widziałem, że nie, ta nie ma pokładełka, ale kombinował też z nią. Przemówię. Dobrobyt na całego. Na początku tylko tam była właśnie, łowiłem tylko tutaj w Gryfinie same komary i trochę oczlika. A teraz jest już właśnie mnóstwo rozwilitki, ale też i w moim akwarium, w mojej hodowli też już rozwilitki jest sporo. Tutaj nałowiłem trochę na tym właśnie łowisku tam szklarki, takie drobniutkie, młode szklarki, no, nie miałem, a chciałem zasilić takie właśnie zwykłami nowe plemię rozwilitki, bo tam już będą trzy z trzech miejsc, żeby to te jakoś tak nie było też takie kozidło zrobić, lewaki lepiej lęgły. No to musimy z tym, z tą szklarką, nie wiem czy coś z tej szklarki tam będzie czy nie, ale było to takie właśnie młodziutkie szklarki. Roślinki rosną, to jest taka inwazyjna bardzo, tam ta roślinka z tyłu, pędy powypuszczała mi tutaj, tu po tej szybie bocznej powypuszczała, to muszę zlikwidować, bo to mi przeszkadza już. Ale roślinki, tak jak widać, ładnie rosną. Trochę już odpuściły okrzemki. Na tych starych się trochę się zrobił krasnolostów, ale tego już nie przeskoczę na nowiasach. Ale ogólnie roślinki są już dosyć czyste. Tu pięknie lotosy idą bez żadnych pływaków, idą sukcesywnie do góry pomalutku. No to najwyższe jeszcze zostało 7 cm, w tym co są ten listek taki ładny widać. To już mu niewiele zostało do tafli. A moje pływaki są tylko dwa, jakieś tam te zielone wypuściły. Także tutaj jest takie zagęszczenie, tak jak chciałem, taka piękna dżungla jest z tych lotosów czerwonych i zielonych. Wyrobali z ogromna. I to tyle, żeby nie przynudzać. Życzę Państwu wszystkim miłego weekendu. Smacznego grilla. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.